zapraszam Cię na stronę Żabaskins.eu po odbiór darmowych skinów do gry CSGO. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zapraszam Cię do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie organizowanym na moim kanale, w którym do wygrania jest 15 skinów po $4. Oczywiście jeden skin dla każdego, czyli będzie aż 15 zwycięzców. Aby wziąć udział w tym konkursie, trzeba zostawić łapkę w górę oraz komentarze pod wszystkimi filmikami rzuconymi od 1 lipca do 15 sierpnia. Wyniki oraz sposób losowania będą opisane na moim Discordzie, na którego swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam. Siemano, siemano, z tej strony Żaba, witam Was na kolejnym odcineczku z Hellcase'a. Przypominam, kto jeszcze nie użył kodu na stronie, plusik, kodzik ZabaYT daje Wam 70 centów na start, a kodzik ZabaYT 15% do pierwszego doładowania na stronie. Dzisiaj, skoro już powiedziałem o kodziku, po raz kolejny będzie challenge od kodu właściwie do kosy. Będziemy próbować, oczywiście bardzo ciężkie jest to wyzwanie, też aktualnie są skrzynki eventowe, chociaż już gdy to wrzucę, prawdopodobnie ich chyba nie będzie. Dobra, dzisiaj podejdziemy sobie sposobem upgrade'owania po raz kolejny, ale będzie to upgrade'owanie naszego balansu. Weźmiemy sobie skina o tutaj za $1 i weźmiemy sobie tyle, ile dostaje się z kodu, czyli 70 centów. Klikamy sobie pierwszy upgrade'ik, 63% mamy na maga i nam chyba siadł. Siadł nam tutaj Madżek za $1 i po raz kolejny robimy to samo, bierzemy kolejnego skina za 1, tym razem Bachel Skryt i po raz kolejny 70 tutaj centów. Sprawdzimy, czy to jest w ogóle możliwe. Oczywiście ten challenge jest lekko zmodyfikowany, ktoś mi zaraz to zarzuci, ale i tak myślę, że będzie ciekawie. Generalnie właśnie bardzo mi się fajnie takie challenge nagrywa. Możecie napisać propozycje na kolejne tego typu odcinki w komentarzu. Żeby nie było zbyt prosto, teraz 1,50, 0,70. Tym razem mamy 42% szans, czyli tyle 42, co ma dobra wódka. Dobra, klikamy upgrade, zobaczymy tym razem, czy się uda i chyba nam gdzieś tam w okolicach siądzie. Siadło nam. Mamy już 3 itemki. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze dwa itemki zrobić tutaj tak jakby z balansu, z kodu, tak? Skoro siadło 1,50, to obniżymy. Obniżymy na 1,35, dajmy sobie takiego skina, ustawiamy 0,70, 46% szans, troszeczkę więcej i zobaczmy i mamy znowu, więc jest 100% skuteczność. Zobaczymy, czy 5. skin również nam się tutaj uda. Dobra, lecimy, jeden to tak zmienimy, a przejdźmy sobie, jak już jest tak fajnie, no to przejdźmy sobie na 1,6. Bo czemu by nie? USP Sirex, stan brzydki, ale on i tak pójdzie dalej do upgrade'a. No i co? 39% szans, 70 centów, klikamy upgrade, zobaczmy, co się wydarzy. No nie, no teraz się nie udało, ale dobra. Mamy te skiny i proponuję sobie z tych 5 skinów, żeby ten challenge miał jeszcze jakiś tam sens, przejść po prostu do ulepszania, do próby zrobienia kosy. Przejdźmy sobie tutaj od price'a, dobra, mamy tego skina, mamy tego skina, mamy tego skina i mamy tego skina. Jeszcze chyba te były w sumie 2 skiny, nie, czekajcie. Tego maga, wrzucimy tego maga i damy tego skina, żeby było ciekawiej, dobra. I co, próbujemy moją metodą Bachel Skryt, 65% szans, zobaczymy, czy tutaj uda się tego USP-ka. Chyba on gdzieś tam, dawaj, stój. No nie. No nie udało się, było blisko. Myślałem, że się uda. No dobra, dzisiaj spróbujemy sobie jeszcze raz. Wracamy od początku, próbujemy tym samym challenge'em dalej. Zaczynamy od jedyneczki znowu tutaj. I weźmy teraz Bachl Skarda. Jakoś tutaj te Bachl Skarda lepiej siadają. 63%, myślę, że to jest pewniak, że nam raczej siądzie. Dawaj. Nie siadło nam w ogóle, no nie siadło nam. Bachl Skryt tu nam dzisiaj nie sprzyjał, więc Wellwarna, minimalwera sobie weźmy i ta sama taktyka, cyk. Lecimy 1-0-1, troszeczkę droższy. No dawaj, stój już, zatrzymaj się. Nie siadło nam. Czyli tu wszystko nam sugeruje, że trzeba zaryzykować, trzeba wjechać na pełnej pętli i wbić się na 1,65. A co tam, bo czemu by nie. 70 centów, dalej 1,65, same skiny tu Bachel Skryt, a weźmy sobie Kucza, fita tego FTK Negeva z takim na wojnę palmowym, możecie pod palmą się schować i rozstrzelać wszystkich. Stój! Nie, ja w to nie wierzę. No to się nie wydarzyło w tym momencie, to się nie dzieje. Po raz kolejny nam tutaj nie siadło i w ogóle chyba nawet balansu nie ustawiłem. Czy ustawiłem teraz balans? Nie ustawiłem nawet balansu. Więc dobra, w sumie lepiej, że nam teraz to nie siadło. Zemściło nam się, więc dajmy sobie jeszcze raz 0,70 i zebrę FTK, tylko tu zmieniamy ten balans. No i co? Zobaczymy, czy ten challenge jakoś w miarę tutaj nam dzisiaj siądzie. Chyba nam nie siądzie. Dobra, awaryjna wersja na koniec. Ostatnie podejście, robimy 3 skiny 70 centów na jeden i z tych skinów próbujemy coś tam ulepszyć sobie potem. No musi teraz szczęść to przynajmniej w miarę coś fajnego, żeby ulepszyć, żeby było. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje, halo, halo. Hellcase, słuchaj mnie gościu, tutaj ja chcę tego skina i tego skina dostałem, Hellcase się mnie posłuchał. Dobra, więc mamy skina za dolarka, weźmy sobie kolejnego skina za dolarka, żeby nam te skiny się tutaj nie myliły. Weźmy sobie tego Choppera, Chopperem to bym pojeździł, takim motocyklem, dobra, zobaczmy. Będzie, więc spoko. Daj nam jeszcze jednego skina, Hellcase'iku mój kochany. Wjeżdżamy sobie, 1 dolarek do puli wjeżdża i weźmy sobie na tego Ruby M9. Szkoda, że nie Ruby oczywiście Bayonet Doppler, byłby fajniejszy, no ale zawsze coś, dobra. Sprawdźmy, no i będzie, więc Hellcase tam tutaj oddał na koniec troszeczkę i mamy 3 skiny. Myślę, żeby zrobić tak, że z tych 3 skinów po prostu dajmy sobie te 3 skiny. Ruby to był Chopper i Mac, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. To były te 3 skiny. Spróbujemy na dużym procencie najpierw wjechać tu na pewniaka. Factory New Glocze. Stój. Nie, no nie, to się w ogóle... Dobra. To nie był nasz dzień, nie udało się. Dajcie znać w komentarzu, jakie chcecie challenge u mnie oglądać na kanale. Jakiś może coś ciekawszego wymyślicie. Nie mam siły, że tego challenge'a, chociaż chciałem go jeszcze nagrać raz jakoś zmodyfikowanego. Trzymajcie się byki, do następnego filmu. Siemano i czoła.